Udało nam się stworzyć taki super team, który jest właściwie brandem, Top Model, i że jesteśmy gdzieś częścią, bo to jest część show biznesu, część polskiej mody i może program jest czasem bardzo szalony, ale na pewno dzięki nam wielu młodych ludzi dowiedziało się, na czym ten biznes polega, i dowiedziało się, że moda to nie jest zabawa, że to jest praca, ciężka praca, na której możesz zarobić. Halo YouTube, w końcu wybiła 17, tutaj herbatka bez ciasta i w końcu się widzimy, ze mną wspaniali goście, ta oto gościna Karolina Kuczyńska. Gościuwa. I ten oto mniej wspaniały pan Dawid Woliński. Ale za to profesjonalnie. Zaczynacie się już kłócić, tak? Jak zwykle. My się nigdy nie skończyliśmy kłócić, także myślę, że... Nie widzieliśmy się, co uwaga, nie na miejscu. W każdym razie, no na pewno już ponad dekada z telewidzami, z telewizorami i z młodymi modelkami, które już nie są aż takie młode. Modelkami i modelami. Czemu na mnie spojrzałeś? Bo jesteś jedna tutaj w studiu. No to opowiadaj, jak to było. Oglądałaś nas od pierwszej edycji? Nie od pierwszej edycji, tutaj... No nie, no to proszę wyjść. Oglądałam... Dokładnie od piątego sezonu. Dopiero od piątego? Dopiero od piątego sezonu. No wiesz, miała 4 lata na przygotowanie się do programu. Znaczy nie, no troszeczkę miałam inne zdanie na początku, dlatego że już wtedy pracowałam, to były początki mojego modelingu. I tak troszeczkę szczerze powiem, że wydawało mi się, że program trochę odbiega od takiej prawdziwej pracy modelki. No bo jest to program rozrywkowy, ale co sobie wyobrażałaś, że co tam się dzieje? Zawsze podziwiałam te osoby, które szły do programu, bo dostawały takiego prawdziwego kopa i to było takie szybkie szkolenie na modela, wiesz o co chodzi? I myślałam, że to jest takie proste i nigdy nie miałam na tyle odwagi, żeby się przełamać, żeby iść, żeby pokazać, że też chciałabym być i że chciałabym spróbować. Aż w końcu do dnia, kiedy po prostu moja koleżanka już tak mnie męczyła, mówi no k***a, idź, no zrób to. No i patrzcie, wiecie co mnie przełamało? Pandemia, castingi online. Pomyśl o tym, że nagrywasz filmik, w którym tam, nie wiem, w pół minuty, chyba granica jest 30 sekund, prawda? Tak. Musisz nagrać dużo informacji o sobie, zaprezentować się w fajny sposób, w ładny sposób przede wszystkim, z fajną energią, a nie każdy ma tak, że przed kamerą ale myślisz, że jest, że łatwiej jest takiej osobie wyjść na casting, gdzie są, gdzie siedzicie wy, są ogromne kamery, jest duże studio, to jest jeszcze gorszy moment. Naprawdę? No tak, ale ja myślę, że ta nowa formuła castingów naprawdę jest ułatwieniem dla ludzi, którzy nie są pewni, bo jeżeli faktycznie się już do was odzywamy i chcemy was zobaczyć na żywo, to znaczy, że coś nas zaintrygowało. Dokładnie, i masz wtedy tą większą pewność siebie, wiesz. A myślę, że wielu ludzi ma takie poczucie, ojej, będzie wstyd, będzie obciach. No to poleci w telewizji, o matko kochana, nie, ja tam nie idę. Czy myślisz, że bez naszego programu dostałabyś taką szansę, żeby w ogóle być zapraszana na te wszystkie castingi? Nie, absolutnie nie. I ja gdzieś tam wysyłając to zgłoszenie, idąc do programu, miałam gdzieś z tyłu głowy, że kurna, no to jest jedyna szansa. To jest jedyny program, który może mnie gdzieś wybić, gdzie mogę się po prostu pchnąć. Że wiedziałam też, że gdy wracałam właśnie z Norwegii do Polski, że gdybym chciała budować wszystko sama od zera, to by mi się nie udało. Moim zdaniem, uczciwie, ja ci to powiedziałem przecież, tak? To nie była żadna tajemnica. Dla mnie nie nadawałaś się do programu, bo cały czas coś grałaś i chciałaś udowodnić. I to było tak sztuczne w pewnym momencie, że na to się nie dało patrzeć. I wyglądało, jakbyś robiła sobie samej na złość. Były takie, zmarnowałaś co najmniej ze 4 odcinki na takie pokazanie w sumie nie wiadomo czego. Ale i nie wiadomo Dawid, po co. Ale co, jesteś, nie, wiesz, pierwszy raz rzucony pomiędzy tyle kamer. No każdy chce znaleźć sposób na siebie i być tak, ale my korygowaliśmy Karolinę do pewnego momentu. Była jakaś sytuacja, mówiliśmy ci o tym chodzeniu, a ty ciągle robiłaś na złość, robiąc to wszystko. Pamiętasz? Ile razy było tak, że już nawet jak przyszłaś raz normalnie, to kolejny raz, jak robiłaś drugi raz w studio, to zawsze robiłaś te ręce pod boki. Co ty gadasz, no jak to, co ta gada? Nie, to nieprawda. Prawda. Musimy tutaj wrzucić jakiś urywek, jak to jest możemy prawda. To znaleźć. Dobrze, słuchajcie, wielu ludzi tak naprawdę, których zresztą znamy i możemy się kumplować, oni się wychowali na Top Model i dla nich tak naprawdę początek mody tych wychowań. To jest pierwsza edycja, tak? Oni nas oglądają właśnie od tych 10 lat. Ja pamiętam, że oczywiście były dużo większe emocje. Też były inne zadania, dla nas też to było wszystko nowe. Myślę, słuchajcie, to były zupełnie inne czasy. Kiedy pojawiłem się w pierwszej edycji i czułem, że to będzie hit,
Co najmniej na 12 lat. Na początku wylał się na nas bardzo duży hejt. Szczególnie na mnie. Na początku, nie, tak? Tak, w pierwszej, szczególnie pamiętam po pierwszych odcinkach. Nie dlatego, że byłem ostry czy konkretny, tylko wylał się hejt, że jak taki wielki fotograf mody może wchodzić do tak komercyjnego przedsięwzięcia, jakim jest Top Model, że to jest wstyd, że ja się skończyłem. To byli ludzie z naszego świata, mody, którzy teoretycznie mnie znają i wylewali pomyje na nas, jak my możemy robić coś takiego. Nie, no, ale... Po czym, słuchajcie, w trzeciej edycji zwolniło się miejsce za stołem jurorskim i ci wszyscy ludzie, którzy wylewali na nas pomyje, stanęli w kolejce do naszego programu, błagając, żeby to ich przyjęto. I ja sobie tak patrzyłem, na kolanach chyba nawet błagali, tak mi się wydaje. No, może nie. Nie, ale stanęli wszyscy na castingu. Poza tym ja znałem Top Model ze świata. Wiedziałem, że w światowych edycjach występują najwięksi fotografowie. Każda supermodelka chciała w tym być. I też czułem, że ta polska edycja będzie świetna, chociaż musieliśmy się na początku dotrzeć, poznać i tak dalej. I to też zmieniło te 10 lat, że teraz telewizja to już jest właściwie taki top. Mm-hmm. Jak kiedyś robiłaś wywiad do internetu, to mówiłaś, internet. A teraz ten internet tak naprawdę... Chcesz tam być. Tak, chcesz tam być. Ta praca wymaga pewnego rodzaju bodźców. I stąd te wszystkie takie sesje nietypowe, dziwne. A poza tym, jeżeli mówimy o takich klasycznych projektantach, no to jest zawsze wybieg, to masz zawsze muzyka, zawsze piękny pokaz. Gdzie to teraz zrobisz? No tak. W obecnych warunkach jest to praktycznie nieosiągalne. I jakby największe domy mody teraz podążają za tymi tak zwanymi niszowymi insta-projektantami, którzy robią niesamowite kariery. Ich sesje zdjęciowe często bardzo są kontrowersyjne, często są, łamią pewnego rodzaju stereotypy w modzie, która moda zawsze była elegancka, piękna, taka bardzo korrekt. Moda teraz jest kompletnie nieprzystępna, dziwna, niekorrekt, stara się przełamywać kanony i stara się być pewnego rodzaju manifestem. Ludzie bardzo często gdzieś tam odbierali, że o Boże, jak oni krytykują i tak dalej. Ja z własnego życiowego doświadczenia wiem, że krytyka to nie jest po to, żeby zrobić ci przykrość czy coś, tylko zawsze tą krytykę obracam w taką dobrą radę. Tak, ale wiesz, bo też pomyśl, jesteśmy w sumie obcymi osobami. Wchodzisz do studia, ja ciebie nie znam, ty nie znasz mnie. I jaki ja miałbym cel w tym, żeby ci zrobić przykrość? Ja chcę, żebyś w jednym odcinku zrozumiała jak najdobitniej, najwyraźniej, gdzie jest błąd. My musimy być wyraźni, wyraziści i pewnego rodzaju ty musisz tą emocję czytać bardziej. A powiedz jeszcze teraz tak, bo myślę, że to też interesuje potencjalnych kandydatów do przyjścia do model. Czy po wyjściu z programu zaczęłaś pracować w tym zawodzie na tyle dobrze, że mogłabyś się utrzymać z modelingu? Znaczy ja się teraz głównie tylko z tego utrzymuję tak naprawdę. Mimo tego, że sytuacja jest trudna, tak? Jest bardzo ograniczona ilość zleceń, no bo nie ma normalnych pokazów, nie ma eventów, ale możesz działać na Instagramie? Tak, jak najbardziej. I to robisz? Tak. Oczywiście, ale działasz również w normalnej modzie, tak? Tak, i tutaj jestem mega zaskoczona, że... tylko to też jest kwestia jakby, uważam, agencji, w której jesteś. Program mnie bardzo jakby popchnął w tą stronę, wiesz, i klienci bardzo często się po prostu dłużej zastanawiają nad moją osobą, bo wiedzą już mniej więcej, jaka jestem, tak, bo kojarzą mnie z programu, więc to absolutnie mi pomogło. Generalnie jest taka opinia, że po naszym programie wychodzą w sumie influencerzy, a nie modele i modelki. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach model influencer to jest... Modelka też pracuje jako influencerka i modelki też niekoniecznie te, ale które wychodzą z programu. Ale również influencerki pracują jako modelki. Dokładnie, więc jedno z drugim się łączy. Ja powiem sama szczerze, że ja bardzo dużo pracuję w takim prawdziwym modelingu, że nie muszę tam oznaczać firm na Instagramie i tak dalej. Ja po prostu, wiedzą, Okej, okay, no ale to jest ważna jakby informacja, wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że, to jest totalna bzdura, że ludzie się starają jakby tym, którzy przychodzą na program, tylko, wiesz, ująć tej całej widzą. Takiej fajnej emocji, którą ci przeżywają, wiesz, czyli temu, co zdobyli, pewnemu doświadczeniu. To jest takie, to jest totalna czy to cię krzywdzi bzdura. Jakoś? Nie, to jest totalna bzdura. No, ale to w sumie co ty masz powiedzieć, tak, wyszłam jako influencerka? No ale to jest tylko liczba na moim Instagramie i po prostu, wiesz, ludzie tam sami wybrali to, żeby mnie kliknąć. Zrobili z własnego wyboru, wiesz, ze mnie influencera. Wystarczy tego golem. Tutaj nie podawali drinków, naprawdę, to jest czysta herbata. Słuchajcie, bo jest jeszcze szansa wysłać zgłoszenie. Casting trwa do 30 maja. Nie, ona specjalnie mnie zagłosiła, żebyście nie wysyłali zgłoszeń. Pamiętajcie. Jeszcze tydzień został na to, żebyście zgłosili się do Top Model.
odsyłam was tutaj do linka, który będzie... Od razu widać, że to influencerka. Ja tak nie umiem robić, ja tak nie umiem. Swipe up! Słuchajcie, dobrze, na YouTube nie ma swipe up, na YouTube nie ma swipe up, Karolina. A ty nie robił na Instagrama? Nie ma nic prostszego. Nagrać filmik w swoim domu, nie musicie się obawiać o to, że znajomi coś powiedzą, nie musicie jechać na casting. Ile czasu zostało jeszcze, no? Zostało tydzień. Jeszcze parę dni. Tydzień. Tydzień. A jak puszczą nas później i nie będzie tygodnia? No, dobra, no to będzie 6 dni, no. Do 30 maja, tak? 30 maja jest zamknięcie castingów, finito, rozwiązanie i do 5, 5 o'clock. Słuchajcie, napijmy się herbatki, bo to jest 5 o'clock, mi już polej, po prostu, polej. Tak. 5 o'clock się kończy, wystarczy gadania, papa. Hej.